Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie u rodzinki Landgrab w naszym Miłowie. Zobaczcie, witam was przy śniadanku. W ogóle zobaczcie na nią, kurczę, ona tak jakby, nie wiem, jakoś broda jej się cofnęła. Zobaczcie, tak zaraz z boku wam pokażę, o widzicie? Jakoś taką tą brodę ma cofniętą, nie wiem, dziwnie wygląda na starość. No ale dobra, przygotowała nam śniadanko. Także właśnie sobie jemy. Dzisiaj w ogóle mają oboje wolne, także myślę, że nie jest źle. Coś sobie tutaj porobimy ciekawego. No i może pouczymy trochę malutką. Wiecie, spędzimy czas z dzieckiem. Och, ale powiem wam, ona jest taka słodka na swój sposób. Pomimo tej dziwnej troszeczkę buźki, myślę, że jest naprawdę słodka. Też jest głodna i już trochę zmęczona, bo ona, wiecie, w nocy obudziła się i siedziała sobie tutaj, no a nie chciałam ich budzić, więc więc tak niestety się troszkę zmęczyła tym, nie? Okej, okay, także jemy śniadanko. Ty będziesz mogła odłożyć resztki. I może, nie wiem, może na razie obejrzysz sobie trochę telewizji, a Landgrab pójdzie na górę, nakarmi malutką. To mi się wydaje, że będzie dobry pomysł. Weź butelkę dla honoratka, tak. Ojej, tu jest brudna butelka, to jeszcze zanim pójdziesz oglądać telewizję, posprzątasz i troszkę pogapisz się może w jakieś poranne wiadomości. Dobra, a ktoś posprząta w ogóle? Może, chyba jest pokojówka, także może pokojówka posprząta. Okej. No, blokada, czekajcie. No, dobra, teraz już chyba możesz, okej. Czy może weźmiemy ten mądre mleko, ale on, kurczę, nie ma. Zobaczcie, ona mogłaby wziąć. Ale ona teraz i tak będzie, no to nie, no to nie, bo i tak będziemy ją kładli spać, nie? Także podejdź tutaj sobie, nie możesz już, no dobra, bo będziesz musiała chyba się odwrócić do taty, bo tata nie podejdzie do ciebie. Dobra, chodź, chodź, tatuś. Tak, nakarm, no właśnie, i tak położysz tą, tak, bo to miseczkę, buteleczkę. No to ty sobie sama weź. Ale w tym międzyczasie możesz tutaj zebrać simolony, podlać i jeszcze troszkę chyba pouczymy małą. Może korzystania z toalety, zaraz zobaczymy. No, dawaj, dawaj. Ojej, już najedzona? Okej, to poczekaj, poczekaj, bo tutaj tata przyjdzie cię uczyć korzystania z toalety, tak. Ale gdzie ty śmigasz? Idź za simem. Nie, nie, nie idź, nie idź. Tatuś już idzie do ciebie sam, chodź. Okej, okay, może chwilkę jeszcze, wiecie, ją posadzi na nocnik i położy spać. Także takie są plany na poranek. Okej, okay. Będzie siusiać? Będzie, super. Oni bardzo się lubią. Okej, okay, także siusiu i no i kładź ją spać. Aha, musisz poczekać, no dobra, teraz proszę bardzo. Opróżnisz jeszcze raz, żeby już był gotowy nocniczek do korzystania. I wyrzucisz butelkę. Okej, okay, bo już on właśnie zaczyna śmierdzieć. Jak tam ci idzie oglądanie? Okej, okay. Oglądasz Bellę? Ciekawie. Dobra, no, wyrzucaj, wyrzucaj. Tak, no niestety znowu. Tak, i teraz buteleczka. I co ty masz za pragnienie tutaj? Kreatywność. A czy ty w ogóle powinieneś zdobywać kreatywność? Powinieneś, kurczę. No to czekajcie, coś musimy tu wymyśleć, bo my chyba nic za bardzo nie mamy na tą kreatywność. Czy tutaj coś na balkonie może? Nie. Kurczę, no to musimy koniecznie coś kupić. Tylko co? No chyba tylko tutaj coś z tych rzeczy. Może gitarę, słuchajcie. No nie wiem, kurczę. Śpiewać nie. Tu jest jakiś chyba, co to jest? Ale kurczę, strasznie drogie. Kontrabas. No dobra, na razie kupimy sztalugę, bo jest najtańszą możliwość. No bo on miał jeszcze, wiecie co, to kupiłam takie pole na samochód, bo wiecie, tutaj te takie z wyjazdem na ulicę mi się nie mieściło, bo tutaj już wykraczało nawet poza granicę parceli. Nawet jak usunęłam te wiecie, te palmy, więc no niestety tutaj się nie mieściło, ale to się zawsze wszędzie mieści, także postawiłam, no bo on chciał mieć samochód, ale widzę, że to pragnienie mu znikło, to po pierwsze, a po drugie no ten taki fajniejszy samochód, który kosztuje chyba 6250, no nie starczyło nam kasy, nie? Także no nie chciałabym, żeby Landgrab jeździł jednak czymś lepszym, a nie jakimś gruchotem. Także trochę zbieramy pieniędzy, no i kupimy mu to auto, nie? No bo wiecie, no Landgrab, pasuje mi to auto. W końcu jest bogaty podobno, nie? Dobra.
Widzę, że słabo ci rośnie. Zmień kanał może na wiadomości, właśnie miałeś obejrzeć. Czy to oglądasz jakieś bzdety? Patrzcie. To te przyjemniaczki. O. Nieźle, a tu. O, Daniel. Nieźle. Nawet w telewizji ich pokazują. Dobra, tutaj. A może sprzątaczka przyjdzie spuścić wodę tu? Nie przyjdzie. No dobra. Będziemy musieli sami niestety spuścić wodę. Ale patrzcie, ta zabawa strasznie słabo rośnie. No, mała już prawie wyspana, także zaraz będziemy ją uczyć, tylko ty zdobądź chociaż ten jeden punkt tej kreatywności, no bo naprawdę potrzebujesz go do pracy. Ojej, no patrzcie, przyszła do niej. Obudziła ją. Ale co ty... połaskocz. Aha, no dobra. Poczekajcie, baw się, łaskotki, dobrze. Myślałam, że wiecie, ją niesie karmić. Przytul, tak, rodzinny pocałunek. Tylko wiecie, no ja bym nie chciała, żeby ona jej uczyła, nie? Różnych rzeczy. Chodź tutaj na dół, spuść wodę, skorzystaj. Może tańcz sobie, jak tak włączyłaś już radio. A tata przyjdzie, bo już zdobył ten punkt, także chodź, tata. Wszystko sprzątnięte, dzięki. Tylko, że wody nie spuściłaś mi, no ale trudno. Chodź, tatuś, chodź i tutaj pouczysz, może na razie mówić, o. Proszę bardzo, czy ona umie chodzić? Czekajcie, ja jeszcze raz, o jejku, karetka oczywiście. A umie już chodzić, zobaczcie, i Mirosław ją nauczył, tak, wszystkiego Mirosław nauczy. Nauczyła mnie korzystać z toalety. I korzystać z toalety też umie? Dina ją nauczyła? Nie wiem, kiedy to było. Czy to było w ostatnim odcinku? Czy teraz jakoś przed rozpoczęciem, bo ją Dina rano chyba sadzała tutaj, przed rozpoczęciem odcinka ją posadziła. Także nie wiem. Ciekawe, tego nie zauważyłam. Ale dobra, ale tutaj jest dalej. A nie, posadź. I mówić nauczył ją, ojej. To jeszcze ucz wyliczanki. O, patrzcie, widzicie, ma, żeby kupić samochód. Kupimy, ale to później, nie? Okej, wyliczanki już mogą się uczyć spokojniej, powoli. Te mleko już nie jest nam na razie potrzebne. Da sobie tutaj dęsi od rana. Dobra, wyłącz i idź sobie może weź kąpiel z bąbelkami. Tak, dla odprężenia. Także zobaczcie, no niestety Dina jest mega, mega stara, a zobaczcie, no Landgrab jest no, dopiero na początku swojego w ogóle życia, swojej młodości. Trochę to straszne, no ale niestety, no, tak ludzie żyją czasami, prawda? Nie dla każdego pasuje równowieśnik, także rówieśnicy? Nie wiem. Boże, nie wiem, czasami wymyślam słowa, wybaczcie. Okej, kwiatki ślicznie nam rosną. No bałam się, że już nam się zepsuły przez tą, wiecie, zimę. Zgniły. No, super. Patrzcie, jak ona się cieszy. To będzie taka, wiecie, córeczka tatusia. No i niestety, no, będzie musiała być, no bo mama długo nie pożyje. Znaczy długo. No wiecie, ona na pewno podrośnie, nie? Tylko no nie będzie do końca jej życia, no praktycznie, a tutaj Mirosław jednak będzie. Zobaczymy, co z nimi w ogóle zrobimy, jak Dina umrze. No bo tak jak mówiłam już parę razy, no wiecie, no nie wiem, czy tutaj Don pozwoli, żeby Landgrab po prostu sobie tutaj mieszkał w ich domu. No dobra, niech podejdzie. O, nauczyli się wyliczanki? Zaraz zobaczymy. Mówić, okej. Okay. Ale wyliczanki chyba nie nauczył. Za 3 dni będzie... Okej. No dobra, to możesz się teraz troszkę tutaj pobawić czymś na przykład. O, klocuszkami, proszę. A ty idziesz odebrać telefon. Okej. A wiesz co? Ty byś mogła tu przyjść, zebrać Simolony, podlać i na przykład się troszkę zdrzemnąć, bo jest dopiero 14, ona już jest mega zmęczona. Kurczę, tutaj... Jest ten zepsuty, to może Landgraf naprawi, zobaczymy. Czy on ma jakieś w ogóle techniki, coś? Jeden punkt, nie wiem, czy sobie poradzi z tym. To może po prostu zadzwoni po majstra. Aha, nie może, no dobra, to poczekam, aż skończę gadać. Z kim on tutaj gada w ogóle, z jakimś obcym typem? Wolfgang Rondo. Okej. Okay. Czytasz sobie naszą gazetę? Jak? Kup sobie swoją, słuchaj. Albo masz pod domem na pewno. Czy tu mamy rachunki? Kurczę, no dobra, to Landgrab się tym wszystkim zajmie. Naprawą wannę rachunkami, a wiecie, Dina nie będzie sobie tym zaprzątała głowy. Okej, ona by chciała... Boże, znowu karetka? Matko Święta, nie wiem, co tam się wydarzyło.
bar kupić Rożen, kurczę, ona ma takie pragnienia. No nie wiem, czy je spełnimy. Czy tutaj coś możemy dodać? Chyba nie. Tutaj nie. O, tutaj możemy jej dodać, to proszę, dodam. O, tak, okej. To zawsze jednak trochę pomoże nam. Dobra, ona może już sobie sama korzystać, także super, ale na razie niech się bawi. Czy one tutaj pokazują się? Pokazują się te punkty, wow, które zdobywa, super. No ale kurczę, tej wyliczanki chyba jednak nie nauczył jej. Dobra, zadzwoń na usługi, tak. Ale chyba już nie przyjdzie dzisiaj majster, co? Tak mi się wydaje, bo już jest 16. Także, tak. Właśnie, z samego rana, kurczę. No dobra, chodź tutaj, weź pocztę. Zajmij się trochę, wiesz, takimi domowymi obowiązkami. Okej. Okay. Dobra, wiesz co, ty już mogłabyś wstać, żebyś mi tu w nocy później spała, nie? Okej, okay, także przebierz się w codzienne. Możesz nawet pościelić łóżko po sobie. Tylko, czekaj, gdzie ty niesiesz? O właśnie, na samą górę. Nie, nie, nie. Chciałabym, żebyś od razu zapłacił. 136, także nie tak dużo. Pościel łóżko. Chociaż wiecie, no tutaj w dwójce nie są jakieś ogromne te rachunki zawsze. Okej. Okay. Dobra, i w sumie niech ona sobie robi co chce. Tylko ona będzie pewnie chciała do dziecka tutaj. Ale chciałabym, żeby jednak Landgrab jej nauczył... Usiądź sobie na razie tu. Tak, posiedź sobie, żeby nauczył jej tej wyliczanki, ale nie wiem, czy to da radę. Czekaj, no to oderwij się od tych klocuszków. Tak. Śpiewaj. Aha, już umieją. Dobra, no to baw się, podrzucaj. Baw się, akuku. Tak, pobaw się trochę z dzidzią swoją, przytul. Tak, tylko że ona chce siusiu. To możesz ją tutaj później posadzić. Tak, okej. Okay. Super. Co się dzieje? Połaskocz? Okej, ale baw się w akuku miał być wcześniej. No dobra, trudno. Okej, widzę, że tam się coś spełni jakieś. O, śpiewać wiliczankę. O, ona chce. No dobra, to jeszcze pośpiewamy. Landgrab, niech tu poczeka. Może też pójdzie siusiu sobie? Co na to? Kurczę, on jest zatkany ten kibel. No trudno. Ta sobie, słuchajcie, siedzi, tutaj nic nie robi, to może, nie wiem. No dobra, to rób sobie, co chcesz. Dobra, Landgrab, już, to chodź, śpiewaj wyliczankę, żeby spełnić pragnienie malutkiej. Okej, okay, tak. No. Okej. Okay. No dobra, ona robi się głodna i chciałaby, żeby ją wykąpać, to może chodź wykąp, tylko że kurczę, no co w tej wannie? No chyba tak, no trudno. Ma swoje urodziny już za 2 dni, super. Także jeszcze w tym odcinku będzie malutka. Patrzcie, czy to trzeci raz jedzie karetka? Matko Święta, no wybaczcie, ale nie wiem, no jest ranek. Bo ja to wiecie, no rano nagrywam. Więc nie wiem, coś się stało strasznego takiego. Jakiś wypadek chyba, no nie wiem, dobra. Kompu. I może jeszcze jakąś buteleczkę tutaj dasz, proszę. Tak, weź buteleczkę. Wiesz co, może ja cię to schowam do wyposażenia, to wtedy nie będzie nam to zajmowało miejsca, a zawsze będziesz sobie miał to w kieszeni. Okej. Okay. A ty zasiedzisz, no w ogóle sobie nic tutaj nie chcesz robić. To może jak ci skreślę, to zobaczymy, czy sama coś sobie wymyśli. Zobaczymy. Dobra. Czekaj, honoratko, to tutaj już wyciąga cię buteleczkę. Okej, okay, tak. Amciu i do spania chyba. A, nie. Wyłącz, bo mnie to później będzie kurzać. Dobra, aha, poszła sobie do kompa. Dobra, włóż honoratkę. Opróżnij to. I zejdziesz na dół, posprzątasz tą butelkę i sobie od razu tutaj zjesz. Weź resztki, okej. Okay. Jeszcze jakiś prysznic przed snem. O matko, burza. Burza idzie, słuchajcie. A może weź sobie... Ojejku, poczekajcie. Okej, okay, już jestem, przepraszam, ale w ciągu 14 minut 3 razy karetka i domofon. Nie wierzę, nie, po prostu. No dobra, także tak, trzymamy sobie kolacyjkę, dobrze. Okej, okay, możesz posprzątać po sobie. Aha, i może wziąć prysznic, ale już u góry na przykład, proszę. O, widzę, że ktoś tu sobie korzystał. I idzie leżeć dalej, okej. Okay. Dobra, ale może byś zabrała simolony i podlała? Chociaż w sumie, no kurczę, nie no. Zbieramy na samochód, więc jeszcze niech te drzewko na razie stoi.
No dobra, i odpręż się na razie, leż sobie. Tak, ty bierz prysznic i też przyjdziesz się tu odprężyć. No wiecie, Dina stara, ale jara, nie? Także zapraszam cię tutaj, tak. No i tutaj Barbara w łóżku. No dobra, kochani, to wybaczcie za te tutaj hałasy, no ale niestety to jest automatycznie. Siadam do nagrywania, to zawsze milion różnych rzeczy dookoła się sprzeciwia przeciwko mnie. Także wybaczcie i widzimy się jutro rano. Okej, miałam wrócić rano, ale zobaczcie, oni wyszli do pracy, kurczę, ja zapomniałam, że oni już dzisiaj idą do pracy, także wracam dopiero do was o 16:00, no tak naprawdę wiecie, no nic się nie działo, mała sobie tutaj uczyła się, wiecie, na klocuszkach, najpierw na jednych, teraz na drugich, no i wracają w końcu, tak, czekamy, jakieś awanse, coś, nie, zobaczymy, uwaga, nie, Mirosław nie. Ale Dina, patrzcie. Awans jest zastępca kierownika uchu. No. Słuchajcie, od razu pożegnaj się z wszyscy. Tak. A ty, chłopie, wszystko jest już sprzątnięte, ogarnięte. Był ogrodnik, był majster, była pokojówka, także super. Skorzystaj, weź sobie prysznic. Awans, no. Też bym chciała, żebyś dostał awans, no ale niestety, na razie nie. Okej. Okay. Charyzmę musi zdobyć. No dobra, to będziemy się trochę uczyć, ale najpierw chodź tutaj sobie na górę, weź pieniążki, tak, skorzystaj. No i pouczysz się trochę tej charyzmy, dopóki jeszcze nie jesteś tak mega zmęczona. Niech on tam się załatwia w tej łazience, to co ma do załatwienia. Okej. Młoda jest już trochę zmęczona, także zaraz ją będziemy kładli, jak Landgrab może niech to przyjdzie już na górę. Wiesz co, chodź jeszcze tutaj, skorzystaj sobie, może na razie trochę. Skorzystaj, tak? Nie, niech mnie tam nie niesie nic. Dobra, ojejku, kliknęłam niepotrzebnie. Czemu on na dole nie skorzystał w ogóle, no? Chodź, skorzystaj, prysznic, tak? Szybko. Chłopie. Kurczę, gdzie ona chce mnie nieść już, gdzie? Nie chcecie. Baw się tu, zostaw. Zostaw mnie, idź już do domu, już dość. Wymów pracę, możesz jej wymówić, wypędź, wyproś. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Ona już powinna jechać. Kurczę, zepsuł się komputer. Chyba opiekunka nam zepsuła, bo siedziała tutaj po południu na nim. No. Już jutro ma urodziny. Jej, w przyszłym odcinku już będą urodzinki. Okej, wyproś, no, wyproś ją. Coś ona się zacięła w ogóle, jaką ona ma dziwną minę. Matko Święta. Clara Lawson. Matko Święta. Tak, wyproś, dobra. Do widzenia. Do widzenia, malutka musi iść spać. Nakarmię ją, jak już wiecie, ona wstanie sobie, bo na razie nie jest taka zmęczona. Zostaw mnie, zostaw. Babo, idź już do domu. Okej, chyba idzie. Tak? Tak, bo przyjechał samochód, także super. Tatuś niech cię kładzie do spania troszkę i może zje jakiś taki obiad o kolację tutaj. A kto to włączył? Wyłącz. Proszę bardzo, weźmiesz jakieś tam resztki, to co zostało. Ty nie jesteś głodna, tylko się uczysz. Dobra, to ucz się jeszcze trochę tej charyzmy. Bo naprawdę ci się może to przydać. Może weź to na przykład. Okej, pokaż. To chyba jest takie w miarę obiadowe. Także zachowaj resztki. Sprzątać w sumie po sobie nie musisz, bo rano i tak przyjdzie pokojówka, także super. Okej, charyzma zdobyta, ekstra. Tylko, że ona jest trochę zmęczona. Ale dobra, niech jeszcze się uczy. Czyli ty też będziesz musiał zdobywać charyzmę, wiesz? Tak, schowasz. To tutaj troszkę się pouczysz tej charyzmy. No. Bo ty też będziesz musiał to... zdobyć w takim razie, jak będziesz miał kurczę, no i ten komputer. I co, znowu mam zamawiać tego? Wiecie co, a może zamówię, bo wiecie, naprawić komputer trochę się boję, żeby tutaj nie prąd nie walnął kogoś. Okej, dobra, jak ty długo jesz? Strasznie. Chowaj to, dzwoń do mechanika, majstra, tak? No niestety znowu musisz jutro przyjść, dzięki. Okej, także to idź się ucz. 4800, także już niedługo może kupimy sobie samochód. No i w przyszłym odcinku już będą urodzinki naszej honoratki. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, jak będzie starsza, kurczę. Bardzo mnie to ciekawi. To jej buźka. No i tak ja już kończę, bo nie będę nagrywać kolejnego dnia. Bo nie chcę, żeby, wiecie, odcinek znowu trwał jakieś 30 minut. Myślę, że takie krótsze chyba troszkę lepiej się ogląda. Także ja wysyłam wam gorące buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, pa, kochani!